Wiktoria z Sosnowca jest bezpieczna. Kiedy wybory parlamentarne? Być może dowiemy się dziś. Prezydent prawdopodobnie ogłosi datę. A w najważniejszej rozmowie poranka Paulina Hennig-Kloska. Wiceszefowa Polski 2050 u Iwony Kutyny. 8. Poszukiwania szczęśliwie zakończone. Child alert odwołany. Policja odnalazła zaginioną Wiktorię z Sosnowca. 11-latka wyszła z domu w sobotę wieczorem i nie było z nią żadnego kontaktu. Rafał Mirzejewski w kontakcie z policją. Tak jest, dzień dobry. Czy wiadomo, gdzie była Wiktoria? No tego, jak informuje policja, ze względu na dobro dziecka ujawnić nie można. Wiadomo, że w odnalezieniu dziewczyny pomogła analiza nagrań z monitoringu i wiele wskazówek od zwykłych ludzi, którzy po ogłoszeniu child alertu zgłaszali się na policję. Jednak jak mówi rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Sabina Chyra-Giereś, kluczowa okazała się praca funkcjonariuszy z Katowic i Sosnowca. Policjanci skupiali się na przeczesywaniu terenu w miejscu, gdzie dziewczynka widziana była po raz ostatni. Docierali do osób, docierali do świadków, z którymi jako ostatnimi miała kontakt. 11-latka wyszła w sobotę wieczorem z domu, żeby wyrzucić śmieci. Po 3 godzinach rodzice zgłosili jej zaginięcie. Wiktoria została odnaleziona dopiero dziś przed 7:00. Takie są wiadomości Radia Z. Prezydent może dzisiaj ogłosić termin wyborów parlamentarnych. Konstytucja daje kilka możliwych dat. 15, 22, 29 października. Albo 5 listopada. Karolina Olszewska-Merk w wiadomościach o poranku. Który termin najbardziej prawdopodobny? O ten pierwszy, czyli 15 października. I choć oficjalnego potwierdzenia nie ma, to przecież politycy PiS-u od tygodni wskazują właśnie na tę datę. Ci z opozycji z kolei mówią krótko: jesteśmy przygotowani na każdą, chcemy tylko, jak tłumaczy Marcin Kierwiński z PO, by prezydent wskazał ją jak najszybciej. Żeby zakończył ten chocholitaniec PiS-u, tą kampanię wyborczą za pieniądze podatników. Bo po zarządzeniu wyborów, jak mówi, każda złotówka będzie podlegała wnikliwej kontroli. Prezydent musi ogłosić datę wyborów najpóźniej 14 sierpnia. Jutro leci z wizytą do Korei Południowej. Dziś ma podpisać ustawę o 800+. Teraz rozmowa z gościem Radia Z. Oddajemy głos Iwonie Kutynie. Dzień dobry, dzień dobry. Paulina Hennig-Kloska dzisiaj razem z nami. Polska 2050, trzecia droga. Dzień dobry. Tak, jest trzecia droga. Jest trzecia droga, rozwodu nie będzie. Dokumenty podpisane, mam nadzieję. O tej trzeciej drodze jeszcze sobie na pewno dzisiaj porozmawiamy za momencik. Ale chciałabym zacząć od takiego pytania, może nieoczywistego. Czy chodzi pani na grzyby? Bywam, chociaż nie jestem specem od grzybobrania i wolę oddawać rozpoznawanie poszczególnych grzybów, które zrobię w ręce lepszego fachowca. Ale obawia się pani po słowach Jarosława Kaczyńskiego, że nie będzie pani mogła lada moment do lasu wchodzić w ogóle? Te słowa upewniają mnie w przekonaniu, że czas zakończyć rządy ignorantów, którzy tylko i wyłącznie nic nie robią, tylko pozorują działania. I po to powstała nasza koalicja Trzecia Droga, by właśnie ignorantów odsunąć od władzy. I właśnie to, że podczas kiedy gospodarka kolejny kwartał nam hamuje, ludzie nie pojechali na wakacje, bo muszą zaciskać portfele, bo po prostu muszą oszczędzać. Rząd robi pikniki i mówi o grzybobraniu, znaczy, że kompletnie oderwani są od rzeczywistości. Ma pani takie poczucie, że może to jest jakaś zagrywka, ale że Jarosław Kaczyński na ten moment nie ma pomysłu na kampanię, bo skoro wchodzi już w kwestię grzybobrania i zamykania lasów, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przegra wybory, no to tak sobie myślę, że chyba trochę się pogubił. To jest totalna próba ucieczki od najważniejszych problemów, z którymi rząd po prostu nie potrafi się zmierzyć. To, co przez ostatnie 8 lat robili, zwłaszcza w drugiej kadencji przez 4 lata, to próba wywoływania w narodzie efektu placebo. Bo po prostu zamiast rozwiązywać prawdziwe działania, oni przykładali lekko puder, zorganizowali piknik, rzucili trochę kasą i wydawało im się, że państwo tak pojedzie. Tymczasem państwo jest w coraz gorszym stanie, podczas kiedy mamy coraz bardziej zadłużone szpitale powiatowe, kiedy na kolejki, nie wiem, na rezonans magnetyczny w moim rodzinnym mieście trzeba czekać 4 lata. Minister Niedzielski wywołuje spersonalizowane jakieś wojny na Twitterze, a Kaczyński mówi o grzybobraniu. Po to powstała nasza koalicja z PSL-em, by pokazać ludziom, że państwo trzeba odbudować właśnie w oparciu o te problemy, o rozwiązanie problemów Polek i Polaków. I przez ostatnie dni, kiedy w ogóle wiele osób dowiedziało się o tym, że istnieje nasza koalicja, myśmy w lipcu zrobili całą trasę pod hasłem jest trzecia droga, żeby ludzie wiedzieli, że jest wybór na scenie politycznej,
w trakcie zbliżających się wyborów będą mogli zadecydować, żeby dalej nie iść drogą placebo, to właśnie przy okazji chciałam powiedzieć, że nas też łączy szereg ważnych rozwiązań, które właśnie mają na te problemy odpowiedzieć, od których rząd ucieka, bo rząd ewidentnie ucieka od dyskusji merytorycznej w trakcie tej kampanii wyborczej, skupionej na tych problemach, z którymi ludzie są w domach, pozostali w domach, nie jadąc również na wakacje. Powiedziała pani, że właśnie wiele osób się dowiedziało, że trzecia droga istnieje i ten ostatni tydzień był dla was gorący, ale także dla, myślę, mediów, które to wszystko komentowały i analizowały, i trzecia droga to sformułowanie odmieniane przez wszystkie przypadki chyba w ciągu ostatnich kilku dni. Co? Pytanie, czy potencjalnie przełoży się na gdzieś tam zwrócenie uwagi na trzecią drogę i jej popularność, bo jest takie powiedzenie, nieważne co mówią, ważne, żeby nazwiska nie przekręcali. No i mowa o trzeciej drodze była bardzo intensywna. Należy do takich polityków, które nazwisko jest notorycznie przekręcane, ale jest odpowiednio długie i odpowiednio złożone, że ktoś nawet jak nie pamięta dokładnie jak grzbi, to potrafi je znaleźć na liście wyborczej. To też jest taka zabawna historia, którą kiedyś ktoś mi uświadomił. Natomiast oczywiście tak, jest w trakcie kampanii wyborczej, ten w trakcie prekampanii, można powiedzieć, taki sezon trochę ogórkowy, to jest ten sezon letni, kiedy ludzie wyjeżdżają na wakacje i nie mają istotnie chęci rozmawiać o polityce. Ten efekt mija we wrześniu. No, udało nam się przykuć trochę uwagi, ale chciałam powiedzieć, że ten spór, który toczyliśmy przez ostatni tydzień, był naprawdę ważnym sporem o pryncypia, który nas zbliżył i który sprawił, że jak to mówią, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Silniejsi idziemy do wyboru, bo takie spory też tworzą drużynę. I ja mam wrażenie, że w ubiegłym tygodniu, nie mam wątpliwości, kiedy i Polska 2050, i politycy żółtej drużyny, i politycy zielonej drużyny po prostu walczyli, pani żeby... w takich barwach widzę ten kryzys. Połączonych. Ja w barwach połączonych no, trzeciej no drogi. Wytłumaczmy tym, którzy nas słuchają. Mam żółtą koszulkę i zieloną marynarkę. Dokładnie. Ale to kto jątrzył i po co jątrzył w takim razie? Bo może ten spór, zwłaszcza tak publiczny, nie był potrzebny. Może nie, ale wie pani, polityka jest o emocjach też i czasami te emocje biorą górę. Myśmy, co najważniejsze, spierali się, mam wrażenie, bardzo kulturalnie i naprawdę o ważne rzeczy. Ja już widziałam w koalicjach różne rzeczy, zabijanie klubów przeciwnikowi politycznemu, straszenie ich prokuraturą. Myśmy tak naprawdę w bardzo kulturalny sposób spierali się o to, co dla nas najważniejsze, czyli żeby faktycznie po wyborach, po pierwsze, żeby te wybory wygrać, bo to dzisiaj dla ludzi jest najważniejsze, dlatego walczyliśmy w ogóle o koalicję, bo ona jest potrzebna, żeby wygrać wybory jesienią i dlatego też wielu obywateli patrzyło na to, co się dzieje z dużym zaciekawieniem, ale też takim lekkim zdenerwowaniem, czy trzecia droga przetrwa. Więc ona jest potrzebna i mamy tego pełną świadomość, ale też rząd, który będzie tworzyć, musi być rządem stabilnym. O to też walczyliśmy. A o co był tak naprawdę ten spór? Czy to faktycznie rozchodziło się tylko i wyłącznie o nazwiska z Porozumienia i Agrounii? Czy coś jeszcze? Chodziło, no, istotnie o tym dyskutowaliśmy wielokrotnie, więc nie będę ukrywać, że chodziło o rozszerzenie koalicji i tu ważyły się plusy i minusy tego rozszerzenia, bo niewątpliwie taką koalicję warto ubogacać o wartościowe jednostki, które na listach się znajdują, ale to muszą być pewne nazwiska, o których czystości intencji jesteśmy przekonani. Natomiast oczywiście potem, kiedy już wróciliśmy, że tak powiem, do stołu rozmów, kiedy przy nim siedzieliśmy, wykorzystaliśmy ten moment, by dopracować wszystkie dotychczas nienazwane punkty naszej umowy koalicyjnej, by być gotowym. Dzisiaj prezydent Duda, mówi się w kuluarach, może ogłosić wybory. My jesteśmy gotowi, jak tylko ten komunikat zostanie opublikowany, by składać umowę koalicyjną do PKW. I rejestrować komitet wyborczy. To jeszcze raz powtórzę, to kto w takim razie jątrzył i po co? Bo może to był ktoś wewnątrz, a może to był ktoś z zewnątrz, bo zależało mu na tym, żeby jednak do takiej koalicji nie doszło, bo tak jak pani słusznie zauważyła, razem jesteście większą siłą, macie większe szanse na to, żeby do Sejmu wejść. Osobno no, też sondaże pokazywały, te szanse były dużo mniejsze. Myśmy te nasze sondaże sprawdzali oczywiście i sprawdzamy cały czas i dla naszego komitetu, i dla komitetu koalicyjnego, bo istotnie zamierzamy z dużym marginesem bezpieczeństwa
przekroczyć wszelkie progi. Jak mówił nasz prezes, jak ktoś się boi progu, to niech nasz skocznie nie wschodzi. Natomiast i to jest idea, która będzie nam towarzyszyć całą kampanię wyborczą. Natomiast byli ludzie, którzy nas namawiali do tego, by porzucić koalicjanta. Byli ludzie, którzy namawiali koalicjanta, by porzucić nas. Jak widać, ta przyjaźń przetrwała. A przyjaźń czasami jest wystawiana na próbę i myśmy tę próbę przetrwali. W związku z czym, tak jak powiedziałam, idziemy silniejsi. Ja w piątek miałam spotkanie z mieszkańcami Wrześni. To jest miasto powiatowe w moim okręgu wyborczym, jedno z ważniejszych. I tam spotkałam ludzi, którzy przyszli do mnie i mówią, że 20 lat nie byli na wyborach. Ludzie po 40, czyli oni tak naprawdę być może raz w życiu byli na wyborach, a potem po prostu zrezygnowali, bo nie widzieli wyboru dla siebie. I mówią, jeśli trzecia droga przetrwa, pójdę na wybory, będę głosować, chcę głosować na Szymona Hołownię i jego ekipę. Widzę w was nadzieję, ale nie zawiedźcie, bo jak mnie kolejny raz politycy zawiodą, to po prostu będzie kolejny 20 lat pozostanę w domu. Czy minister Niedzielski powinien podać się do dymisji? Zawiódł niewątpliwie środowisko lekarskie i wywołał, myślę, wiele wątpliwości wśród pacjentów, bo jeżeli jeszcze minister, więcej chyba wśród lekarzy. Tak, ja mówię, że totalnie stracił zaufanie wśród lekarzy i wywołał wiele wątpliwości wśród pacjentów, bo jeżeli jednego dnia minister zdradza dane wrażliwe lekarza, to innego dnia może zdradzić dane wrażliwe pacjenta. Ta władza pokazała, że są w stanie przekroczyć wszelkie granice i tak jak mówiłam, no on wdaje się w spory personalne, podczas gdy w opiece zdrowotnej problemów jest coraz więcej. A długość oczekiwania na kolejkę przez ostatnie lata się tylko czas oczekiwania na kolejkę się wydłużała. Mamy konkretny program i bynajmniej dla naprawy służby zdrowia i bynajmniej tym drogą do rozwiązania problemów nie są spory personalne ministra z lekarzami. Tak, minister Niedzielski powinien podać się do dymisji. Nie spodziewam się, że zostanie odwołany, bo ten rząd nie rozwiązuje swoich problemów, tylko jest zamiata pod dywan, ale my zmienimy ministra Niedzielskiego już jesienią. Kończymy spotkanie radiowe, ale proszę zostać z nami, bo jesteśmy cały czas w internecie radioz.pl, YouTube i Facebook. Paulina Henning-Kloska jest dzisiaj razem z nami. Jesteśmy za sekundę. To jest gość Radia Z. No i jesteśmy z powrotem, można sięgać po kawę swobodnie. To tak a propos jeszcze służby zdrowia. Naczelna Izba Lekarska w kontekście właśnie całego wydarzenia wokół ministra Niedzielskiego napisała, że to, co zrobił minister Niedzielski, to był odwet i to była taka próba zemsty na lekarzu, to lekarz Piotr Pisula, to już wszyscy wiemy, nie jest to żadna tajemnica. I tu zacytuję, Niedzielski złamał tajemnicę lekarską i prawo do prywatności, to jest to pytanie, które pada, bo tajemnica lekarska, no to w przypadku lekarza. I też mnóstwo pytań idących za tym, chociażby na jakiej podstawie pozyskał te dane i czy miał prawo je upubliczniać. Zastanawiam się i pewnie wielu, tak jak pani przed sekundą wspomniała, chociażby pacjentów zastanawia się, do jakich danych dostęp rządzący mają i jak daleko są w stanie się posunąć, żeby wykorzystać to w jakimś swoim celu. Znaczy, to nie jest jedyny obszar i jedyne pole, gdzie władza, mając dostęp do danych niezwykle dla nas wrażliwych, próbuje je wykorzystać przeciwko obywatelom. W tym przypadku to był lekarz, tak? Ale przecież to też obywatel. Jeśli złamał jakieś zasady etyki, no to pan Niedzielski powinien jakby wstrząść pewne procedury, a nie robić wojny na Twitterze, upubliczniając bez udziału sądu, bez udziału niezależnych instytucji, wstrzymać po prostu wywoływać wojnę temu lekarzowi, udostępniając dane niezwykle wrażliwe na jego temat. Natomiast proszę zauważyć, że tak, mamy cały obszar skarbówki i służb, gdzie bardzo często władza sięga po dane wrażliwe i wykorzystuje je, przetrzymując, nie wiem, zajmując majątki, przetrzymując wyborców w aresztach. Wiedzą to poszczególne osoby, nie jest to wiedza powszechnie wykorzystywana, natomiast to jest fakt, tak, że władza sięga po dane w urzędach skarbowych, często idąc na skróty. Po latach, miesiącach okazuje się, że przedsiębiorca dany był niewinny. Znam historię ludzi tak zniszczonych przez władzę. Mamy tutaj pacjentów, którzy są
też poddawani niezwykłej presji, bo to, że władza wprowadziła politykę na SOR-y, na porodówki, do działów ginekologicznych, no dzisiaj to uderza akurat w mężczyznę lekarza, który miał problem z systemem, który istotnie nie działał, tak? I z drugiej strony mamy też ministra Błaszczaka, który doprowadzając do problemu w obszarze bezpieczeństwa, również zasłaniał się wojskowymi, zrzucając na nią swoją winę i odpowiedzialność. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przez to, że doprowadził w wielu obszarach do tego, że nie panuje nad systemem, nie panuje nad rozwiązaniami, dzisiaj bardzo często zrzuca po prostu winę za swoją bezczynność i swoją ignorancję na obywateli. Często obywatele też ponoszą po prostu koszty bezpośrednio na sobie za ignorancję rządu. Tak jest na przykład w obszarze rolnictwa. Lewica już zapowiedziała, że złoży doniesienie do prokuratury w sprawie przekroczenia uprawnień funkcjonariusza właśnie ministra Niedzielskiego. Jest też apel do Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby sprawą się zajął. Czy wy jako Polska 2050 planujecie jakieś kroki? Chociażby, nie wiem, złożenie wniosku o odwołanie ministra? Ten Sejm zakończył swoją kadencję, więc tak składanie wniosku o odwołanie ministra nie bardzo ma sens, bo my w zasadzie mamy zaplanowane jedno posiedzenie, na którym mamy rozpatrzyć ustawę słynną referendalną i jakieś poprawki, które spłyną z Senatu. Potem już praktycznie kończy się kadencja i nic nie słyszę, żeby... Znaczy, tak jak powiedziałam, ministra Niedzielskiego trzeba zmienić, ale w drodze demokratycznych wyborów, które odbędą się jesienią, to jest kolejny powód, dla którego obywatele powinni iść do urn wyborczych, głosując przeciwko tej władzy. Czy to prawda? Natomiast to jest... prokuratura, bo jeszcze ten drugi wątek, dobrze, że się tym zajmie i prześledzi całe to wydarzenie, dlaczego do niego doszło i które przepisy złamał pan minister, bo istotnie prokuratura ma obowiązek chronić obywateli przed władzą. Onet napisał, że liderzy PSL-u utrzymują kontakt z premierem i to jest jedno nawet z pytań od naszego słuchacza. Czy to prawda, że politycy trzeciej drogi, konkretnie Władysław Kosiniak-Kamysz, spotykają się na rozmowach z premierem Morawieckim? Czy te rozmowy dotyczą powyborczej koalicji trzeciej drogi z PiS-em? Co pani na to? Nie mam wątpliwości co do intencji polityków Prawa i Sprawiedliwości i pana prezesa Kosiniaka. Gdyby mieli wejść w rządy z Prawem i Sprawiedliwością przez ostatnie 8 lat, mieli naprawdę wiele okazji, by ten rząd wspólnie z PiS-em budować. Nie zdecydowali się na taką drogę, bo ich droga to trzecia droga i demokratyczny rząd po wyborach. Jakie są dalsze plany trzeciej drogi? Rozumiem, że czekamy dzisiaj na decyzję, teoretycznie dzisiaj, tak jak już pani wspominała, prezydenta w sprawie ogłoszenia terminu wyborów. I co potem? No oczywiście, tak jak powiedziałam, jesteśmy gotowi zaraz by rejestrować komitet wyborczy. Mamy gotową, podpisaną umowę koalicyjną, która jest gotowa, żeby złożyć ją do PKW. Potem prezentacja listy i ciężka praca polityków w regionach. Trzecia droga naprawdę będzie miała bardzo mocne listy. Na tych listach znajdzie się wielu samorządowców, wielu działaczy społecznych. Jeżeli ktoś będzie szukał doświadczonego polityka, znajdzie doświadczonego polityka. Jeżeli ktoś będzie szukał świeżego aktywisty z nową werwą, też go znajdzie na listach. To jest taka kompilacja, takie połączenie, które ja lubię najbardziej, czyli mieszanie doświadczenia z świeżą energią i właśnie tym jest połączenie żółtego z zielonym. Te listy, rozumiem, są już gotowe. Listy są gotowe. Nasi liderzy je dopracowali i uzgodnili pod koniec ubiegłego tygodnia. One były nawet bardziej gotowe i szybciej gotowe niż niektóre zapisy umowy koalicyjnej. No ale na tych listach, jeszcze wracając do tego wątku, nie znaleźli się chociażby przedstawiciele Agrounii. Dlaczego tak bardzo Polska 2050 przed nimi się broniła? To właśnie dlatego, że z tego, co mówił nam pan Kołodziejczak, jego celem nie jest stworzenie dobrego, demokratycznego, z silnym mandatem społecznym rządu po wyborach, a po prostu wywołanie kryzysu koalicyjnego. My nie możemy sobie na to pozwolić. Kryzys koalicyjny może wzmacniać drugą stronę, czyli Prawo i Sprawiedliwość, które wyjdzie potem, a jak myśmy rządzili, to przynajmniej był rząd, a teraz oni nie są w stanie powołać nawet rządu. My nie możemy sobie na taki kryzys konstytucyjny pozwolić.
nawet jeśli on by miał sprzyjać jakiemuś ugrupowaniu politycznemu, które zaloguje się do systemu i będzie liczyło na zwiększenie w kolejnych wyborach swojej reprezentacji. Kiedy nazwiska z list poznamy? Liderzy przedstawią je zapewne zaraz po tym, jak złożymy umowę koalicyjną. To pewnie będzie jedno z pierwszych wydarzeń, bo przecież to jest ogromne święto. Poznanie liderów na listach, na te nazwiska czekają wyborcy w naszych regionach i na pewno w stosownym czasie będzie specjalne wydarzenie temu poświęcone. A jaka będzie, jak będzie wyglądała kampania trzeciej drogi? Zarówno mocna lokalnie, jak i centralnie będziemy pokazywać różne rozwiązania. Myśmy podpisali zaraz na starcie naszej koalicji listę spraw i wartości, które nas łączą, które chcemy w imieniu obywateli wnieść do kolejnego rządu i po prostu je koncertowo załatwić. I to jest lista, która mówi o kwestiach gospodarczych, w energetyce, w opiece zdrowotnej, w edukacji. Będziemy mocno i merytorycznie mówić o tym, ale także o bezpieczeństwie, którego poczucie jest chyba coraz bardziej tracone w ostatnich tygodniach, kiedy widzimy, że nad naszymi domami latają helikoptery, a władza o tym nie wie, obcego państwa. Władza o tym dowiaduje się z numeru 112, więc też będziemy chcieli pokazać, jak przejąć bezpieczeństwo, by je rzeczywiście wzmocnić, bo to jest też niezwykle ważny obszar. I z drugiej strony oczywiście będzie ciężka praca. Wielu naszych działaczy od 3 lat czeka na tę kampanię wyborczą i wierzę, że w końcu będą mogli pokazać swoją pozytywną energię i chęć działania, ale też mądre rozwiązania, które chcą wnieść do Sejmu. A co z Romanem Giertychem, jeżeli chodzi o pakt senacki? No tu już decyzja należy do Platformy Obywatelskiej. Roman Giertych chciałby startować z Obwarzanka Podpoznańskiego, to jest IOW, który jest w rozdziale Platformy Obywatelskiej, to oni tam mają swoich reprezentantów i to jest decyzja Donalda Tuska, czy uwzględni ten akces Romana Giertycha i odda mu jeden z JOW-ów. No tak, no bo Szymon Hołownia kilka dni temu jeszcze mówił, że Roman Giertych został zgłoszony przez niego i Michała Kobosko jako kandydat do Senatu, ale kandydat niezależny, a nie kandydat Polski 2050. Każdy kandydat niezależny musi być przez kogoś zgłoszony, że taki akces podtrzymuje. No i właśnie w takim geście Szymon Hołownia zgłosił go. Natomiast, tak jak powiedziałam, no decyzja już leży po stronie Platformy Obywatelskiej, bo to w ich rozdziale jest ten JOW, z którego Roman Giertych chciałby startować. Kilka dni temu Władysław Teofil Bartoszewski z PSL-u powiedział, trzeba brać wszystkich ludzi, którzy pomogą nam wygrać wybory z Prawem i Sprawiedliwością. I czy to jest taki argument, takie zdanie, które jest panią w stanie przekonać, żeby właśnie sięgać po takich ludzi, chociażby jak Roman Giertych, no bo jest przeciwko Prawu i Sprawiedliwości? Co do Romana Giertycha, mam przekonanie jedno, że na pewno nie zrobi rządu z Prawem i Sprawiedliwością. Jego rodzina i on sam przez wiele miesięcy byli po prostu przez ten rząd nękani i on zasługuje też na to, by swoją sprawę rozwiązać. Byli koalicjanci PiS-u, nie mają lekko i dobrze wiedzą, dlaczego nigdy więcej z tym rządem koalicji nie zrobią. Nie mam wątpliwości, że akurat Roman Giertych jest tu pod tym kątem bezpieczną osobą. Natomiast ja się zgadzam, że na listę trzeba brać tych, którzy będą przekonywać kolejnych wyborców do pójścia na wybory. Natomiast musimy mieć pewność co do tych osób, że pozostaną po naszej stronie po wyborach, bo nie jest tylko istotne to, gdzie kto na jakiej liście będzie, ale co zrobi pierwszego dnia posiedzenia nowego Sejmu. Jedno z pytań, już częściowo pani odpowiadała na to pytanie wcześniej, ale to jest jedno z pytań naszego słuchacza. Polska 2050 nie zgodziła się na start Agrounii Artura Dziambora, bo podobno stawiacie na ludzi sprawdzonych. Kto jest tymi sprawdzonymi ludźmi, skoro posłowie Polski 2050 to politycy, którzy powychodzili z obecnych partii politycznych, skuszeni dobrym miejscem na liście wyborczej? Nie, no to jest oczywiście jakiś absurdalny zarzut. Ja po pierwsze, jestem takim politykiem, która zmieniła ugrupowanie, ale nigdy nie zmieniłam poglądów. Ja tkwię w swoich poglądach i absolutnie myślę, że nikt nie ma wątpliwości z moich wyborców, czy ja w przyszłości jestem gotowa na rząd z Prawem i Sprawiedliwością. To jest oczywiście jakiś totalny, nie mający nic wspólnego, absurdalny temat. Natomiast sprawdzeni ludzie, tak, na naszych listach będą ludzie, którzy na tych najwyższych miejscach premiowanych, można powiedzieć, będą ludzie, którzy z Szymonem Hołownią idą
3 lata. Sprawdzeni w boju, wierni liderowi, lojalni wobec wyborców. Ja również pozostałam pod tym kątem wierna wyborcom, bo tak jak powiedziałam, nigdy nie zmieniłam poglądów. Wręcz czasami mam wrażenie, bardziej byłam im lojalna, moim poglądom politycznym, niż wielu innych polityków demokratycznej opozycji, bo wartości, z którymi wchodziłam do parlamentu w 2015 roku, a potem ubiegałam się o reelekcję w 2019, są wciąż w moim sercu. Natomiast czy miejsce na liście mnie przekonało? Ja weszłam z trzeciego miejsca w okręgu, w którym były 2 mandaty wyborcze, więc nie boję się rywalizacji na liście, jestem za silnymi, mocnymi listami. Jeśli dzisiaj prezes z przewodniczącym powierzą mi rolę liderki jakiejś listy, to oczywiście będę grać zespołowo, wzmacniając ją i budując bardzo silną listę, nie bojąc się właśnie tej wewnętrznej rywalizacji, bo to jest nam przede wszystkim bardzo dzisiaj potrzebne, byśmy mieli na listach osoby przyciągające i takie na pewno będą również w moim okręgu wyborczym. Pytałam już o to pytanie także od naszego słuchacza, kiedy przedstawicie liderów list w okręgach, jaki jest procentowy podział jedynek pomiędzy Polską 2050 i PSL-em? Zbliżony do 50 na 50, z tego co wiem, bo teraz nie mam tej matematyki, arytmetyki w głowie. A jakie było jeszcze drugie pytanie? Kiedy przedstawicie liderów list w okręgach? To tak jak powiedziałam już, tak? Czyli po złożeniu umowy koalicyjnej do PKW będzie zapewne specjalne wydarzenie, w trakcie których liderzy list będą zaprezentowani. U nas będą ważni liderzy i dwójki oczywiście w danych okręgach, bo one będą się mijać na żółto i zielono. Czy jest pani odważną polityczką? To kolejne pytanie od słuchacza. Jeśli tak, to proszę powiedzieć coś negatywnego na temat Donalda Tuska. Coś negatywnego na temat Donalda Tuska. Czy ja generalnie w ogóle lubię pozytywne emocje i uważam, że opozycja powinna ze sobą pozytywnie konkurować, ale chyba nie jest tajemnicą, że za złe i weszłam w kontrze do Donalda Tuska, do polityki, mając mu za złe między innymi to, co stało się w ramach reformy OFE. Wiem, że Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska ma swoje argumenty na tę reformę. Ja jej nigdy nie przyjęłam tych argumentów, a jestem ekonomistką, więc wiem dlaczego. Jeżeli ta arytmetyka będzie się układała tak, a nie inaczej, to czy i jak wyobraża sobie pani potencjalną współpracę właśnie ze wspomnianym Donaldem Tuskiem? Bo w zależności od tego, jakie wyniki wyborów będą, może się okazać, że ta współpraca będzie niezbędna. Nie, no ta współpraca będzie dzisiaj niezbędna po obydwu stronach. Żadna z sił politycznych nie jest dziś w stanie utworzyć samodzielnego rządu. Rządy, jedno wiemy na pewno, rządy po wyborach będą rządami koalicyjnymi, wierzę, że demokratycznej opozycji będziemy go tworzyć i konstruować dokładnie tak, jak tworzy się to we wszystkich krajach, bo we wszystkich krajach Europy Zachodniej mamy rządy koalicyjne. Polega to na tym, że są siły, które są gotowe ze sobą współpracować. Po wyborach tworzymy plan dla przyszłego rządu, dobieramy zasoby kadrowe i po prostu czas ruszyć. Jaka według pani będzie ta kampania? Bo teraz mamy prekampanię i możemy obserwować to, co się dzieje, jaka jest narracja, jaki jest język, a jak już oficjalnie, teoretycznie dzisiaj poznamy termin wyborów, jaka ona może być, bo pojawił się taki sondaż dla Wirtualnej Polski, gdzie 84%, bardzo duży odsetek badanych uznało, że zachowania posłów, chociażby takie, podczas gdy politycy ścierają się na konferencjach, Polacy wyrabiają sobie zdanie na ich temat i uważają, że tego typu zachowania obniżają rangę zawodu polityka, czyli chociażby te konferencje prasowe, które w ostatnim czasie miały miejsce, że jedna partia ma konferencję, druga wchodzi i tam dochodzi do jakichś przepychanek, głównie słownych jednak. No i bardzo się to Polakom nie podoba. Wcale się nie dziwię, mi się to również nie podoba. Panie, ja tak jak już wspomniałam, wchodziłam do polityki w 2015 roku, wtedy obciachem było to, że ktoś do kogoś przychodził na konferencję, żeby ją zakłócić. I dokładnie to dzisiaj robią politycy i to dla mnie dalej jest obciach, mówiąc językiem młodzieżowym. Wtedy działacze partii Korwin przychodzili z trąbką na nasze konferencje i potrafili je zakłócać, co trącało właśnie o taką postawę
wstydliwą. Dziwię się bardzo, że dzisiaj politycy Prawa i Sprawiedliwości chyba głównie przyjęli taką postawę. Dla mnie to jest, wcale się nie dziwię, że ona nie jest pozytywnie odbierana przez obywateli, bo ja z zażenowaniem na takie sytuacje patrzę. Natomiast jaka będzie kampania? Kampania będzie niezwykle brutalna. Kampania będzie, moim zdaniem, Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało, żeby ona była pusta, igrzyska i chleb. Czyli będą składać obietnice, na które już nie mają bardzo często pieniędzy i wywoływać emocje, próbując przede wszystkim u obywateli budzić strach. No ale te emocje, jak się okazuje, są chyba najbardziej istotne, szczerze mówiąc, w takiej kampanii. Ale proszę zauważyć, że coraz mniej chwytliwe. Nie przez przypadek Jarosław Kaczyński sięga po kolejne lęki i strachy, bo po prostu żadne już nie działają. Znaczy, propaganda tego rządu trafia dzisiaj już tylko i wyłącznie do twardego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, który z nim pozostał. Niewielu, zdecydowanie mniejszej grupie wyborców osadzonych w centrum, którzy szukają jednak wciąż sprawnego państwa, a nie państwa i mają dość państwa z kartonu. Konfederacja z Prawem i Sprawiedliwością po wyborach według pani to jest możliwy scenariusz? Oczywiście Jarosław Kaczyński się zarzeka, że absolutnie nie ma takiej opcji, krytykując Konfederację, ale... Powiem tak, nawet jeśli Sławomir Mentzen będzie się zarzekał, że nie zrobi koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, a Jarosław Kaczyński, że nie zrobi z Konfederacją, to oczywiście, że realnym scenariuszem jest to, że Jarosław Kaczyński nie będzie pytał Sławomira Mentzena o zdanie, tylko po prostu wyciągnie mu 80% posłów, tak jak wcześniej rozebrał klub Pawła Kukiza. Na części pierwsze, wyciągając mu na kolejnych etapach, poczynając od pierwszej kadencji, kiedy Kukiz ze swoją drużyną wszedł do Sejmu, wyciągał mu cegiełkę po cegiełce, potem w kampanii wyborczej. Na końcu sam Paweł Kukiz powędrował w to samo miejsce, podczas gdy przez wiele lat zaprzeczał, że nie zrobi rządu wspólnego i nie będzie współpracował z Prawem i Sprawiedliwością. Taką samą drogę przewiduje dla Sławomira Mentzena. My musimy oczywiście nie dopuścić do tego, by ona była możliwa. No właśnie, bo tak na ten moment, jeżeli chodzi o różnego rodzaju sondaże, to idziecie łeb w łeb, w sensie trzecia droga i Konfederacja, bo tam 10 z hakiem przynajmniej w tych ostatnich było. A jaki jest wasz sufit? Bo chociażby czytałam, Marek Sawicki bodajże wczoraj powiedział, że naszym celem jest przekroczenie 15% i wejście na trzecią pozycję. No ostatnio, ja mam nadzieję, że ten sufit nie ma. Sufity są po to, żeby je przebijać, natomiast ostatnio gdzieś było to liczone przez niezależną sondażownię, że możemy sięgnąć nawet 18%. Oczywiście przy sprzyjających wiatrach i dobrej kampanii wyborczej. No to dużo pracy przed wami. Dużo pracy przed nami. 15% już mieliśmy w sondażach i to jest pułap, do którego absolutnie musimy wrócić. Wierzę, że dobre listy, które będziemy mieli, będą ten pułap nakręcać, bo dobrze wiemy, że tych dobrych list nie będzie już miała Konfederacja. Tam co jedynka to rozczarowanie. Wiele wątpliwych przypadków. Jeden to wyznawca Hitlera, inny agent SB. No proszę, ale wciąż naprawdę, 10% badanych Polaków chce na nie głosować. Paweł Kukiz na tym etapie miał chyba prawie 20% poparcia społecznego. Im bardziej ludzie przyglądali się kandydatom, tym to poparcie topniało. Ale tak, ja chciałam zwrócić uwagę, że to jest niezwykle istotna bitwa, którą toczymy, bo to, kto utworzy rząd, rozegra się właśnie na poziomie tego, kto będzie trzeci i kto jakie decyzje będzie merytoryczne podejmował po wyborach. To będzie rzutowało na to, czy Polska będzie umacniać swoją pozycję w Unii Europejskiej, czy ją osłabiać, czy zaczniemy rozwiązywać problemy Polek i Polaków i odbudowywać państwo, czy wywoływać kryzys konstytucyjny. Bo dokładnie taki sam cel, wywołanie kryzysu konstytucyjnego, ma dzisiaj Konfederacja, która w gruncie rzeczy deklaruje, że z nikim nie chce wchodzić w żadne koalicyjne kontakty. No, to teoria, praktyka może pokazać zupełnie coś innego. No to co zrobić, żeby... Są dwie drogi dla Konfederacji. Rządy z Prawem i Sprawiedliwością, czy za zgodą liderów, czy bez, poprzez zaimportowanie części głosów wprowadzonych z tego komitetu wyborczego, lub faktycznie gra na kryzys konstytucyjny.
To co zatem zrobić, żeby do tych 15% dojść i być tą trzecią siłą? Spokojna, merytoryczna kampania wyborcza, której zapewne dotychczas brakowało, bo myśmy jednak trochę robili odrębne kampanie, będąc w Polsce częściej osobno niż razem. Jestem przekonana, że budowa samej trzeciej drogi, która ma już swoje solidne fundamenty, da wiarę w dobre sondaże, a potem przyniesie dobry wynik wyborczy. Myśmy jeździli po Polsce przez ostatnie tygodnie po bardzo różnych miejscach, tak jak mówiłam, i Szymon Hołownia, i nasi politycy, posłowie, byliśmy i na targu na Podkarpaciu i w Wielkopolsce czy w Szczecinie. Patrząc pod na szagę, jak to mówi się w Wielkopolsce, więc wszędzie tam ludzie patrzą z nadzieją na trzecią drogę, mając już dość sporów typowo polaryzacyjnych, pustych, opartych tylko i wyłącznie na emocjach. A propos sporu i wspomnianego przez panią pana Kukiza, to w kwestii bezpieczeństwa i właśnie naruszenia przestrzeni powietrznej, to Radosław Sikorski w dość mocnych słowach skomentował przekroczenie właśnie naszej granicy przez białoruskie śmigłowce, że należało je zastrzelić. Paweł Kukiz w bardzo też mocnych słowach odpowiedział: prawdopodobnymi wydają się być plotki, że jest czynnym narkomanem, tak napisał o Radosławie Sikorskim. Ktoś, kto chce w obecnej rzeczywistości strzelać do białoruskich śmigłowców, musi mieć niezły lot. Sikorski zapowiada pozew, więc te przepychanki są, były, są i będą, i to jak widać na takim, a nie innym poziomie. Ale nie zmienia to jednak faktu, że tak jak wcześniej pani wspominała, to poczucie bezpieczeństwa w nas jest chyba na coraz niższym poziomie. I kto według pani bardziej dba o tą polską armię i to poczucie bezpieczeństwa? Czy bezpieczniej się pani czuła chociażby za rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy może za rządów Platformy Obywatelskiej? Mamy duże merytoryczne zasoby w zakresie wojskowości i bezpieczeństwa, bo jak pani wiedziała, u nas generał broni pan Mirosław Różański, i on wspólnie ze swoimi wieloma licznymi ekspertami przygotował program, jak przejąć bezpieczeństwo, by je wzmocnić. Wierzę, że prawdziwe poczucie bezpieczeństwa odzyskamy po wyborach, po zmianie władzy, po zmianie rządu. Natomiast wie pani, ten obszar, podobnie jak wiele innych obszarów, został typowo wykorzystany w kampanii wyborczej do populizmu. Rząd straszy nas prawie każąc nam wchodzić do okopów przed grupą 100 najemników, którzy przyjechali pod Mińsk. Natomiast ma problem z ustawieniem właściwym radarów, kiedy strona białoruska informuje nas, że będą loty przy granicy, ćwiczebne ich sprzętu. I to pokazuje, jak ten rząd stawia priorytety, również w zakresie bezpieczeństwa. Wystarczyło naprawdę śledzić dobrze to, co dzieje się przy granicy, tym bardziej, jeżeli taki komunikat strona polska otrzymała, że loty przygraniczne będą się w tych dniach odbywać. Oczywiście takie kłamstwa wywołujące zamieszanie zachęcają tylko i wyłącznie stronę białoruską do kolejnych prowokacji tego typu, bo one będą siać zamęt i niepewność, a przecież na tym przede wszystkim zależy Łukaszence i Putinowi. Zastanawiające jest to, przeczytałam taką rozmowę z generałem Dominikiem Traczem, to jest były komendant Straży Granicznej, który skomentował, że jeśli białoruscy piloci wlecieli w głąb Polski i przebywali w powietrzu kilkanaście minut, to absolutnie nie był incydent, jak został nazwany. Oni wykonywali zlecone im zadania, i zadał pytanie, gdzie były patrole Straży Granicznej, które pilnują granicy, czy nie mogły tego zaobserwować, biorąc pod uwagę sprzęt chociażby, jakim dysponują. Więc to pytania, które wszyscy sobie możemy zadawać, tylko nie ma na nie odpowiedzi. Nie, odpowiedź na nie jest. Oczywiście, że to jest właściwa droga. Przecież procedura, żeby już nie straszyć ludzi, w takich przypadkach powinna być taka, że powinny takie śmigłowce być namierzone, a potem dojść do próby ich przejęcia, by sobie dobrowolnie nad naszymi głowami nie latały. A zastrzelenia, jak mówił Radosław Sikorski? Procedura odpowiednio, zanim do takiego czegoś by doszło, to procedura wojskowa jest dłuższa i przewiduje punkty wyprzedzające. Natomiast oczywiście, że najbardziej nieodpowiedzialny jest totalny brak reakcji i fakt, że Ministerstwo Obrony Narodowej dowiedziało się o tym, że takie śmigłowce znalazły się w naszej przestrzeni.
przestrzeni powietrznej, w zasadzie z numeru 112 od obywatela. Do czegoś takiego nigdy nie powinno dojść. To znaczy, że nasza przestrzeń powietrzna nie jest właściwie odpowiednio chroniona. Niezależnie od wysokości lotu, bo oni się tam oczywiście teraz zasłaniają, że to był poniżej radaru, powinni być w tym czasie gotowi, jak nie poprzez wykorzystanie mobilnych radarów, to inne możliwości systemu, które służą namierzaniu obcych śmigłowców na naszym niebie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Paulina Henning-Kloska, Polska 2053, droga, była razem z nami. Czekamy na decyzję prezydenta, no i czekamy na nazwiska kandydatów. Już niebawem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę wszystkim miłego dnia. Dziękujemy, pozdrawiamy i do usłyszenia i do zobaczenia jutro. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.